Yeah!
początek chciałem przeprosić, że żaden z zawodników z mojej drużyny, powiem wprost, nie chciał przyjść na konferencję, ponieważ mogłoby się to skończyć jeszcze gorzej niż na parkiecie. Są po prostu zbyt wzburzeni tym, co się działo. Natomiast podsumowanie meczu. Ogólnie mogę powiedzieć tak, że słabi wygrali ze słabszymi, a najsłabsi im sędziowali. I to powinno być motto tego dzisiejszego spotkania. Cieszę się ze zwycięstwa. Nie zawsze gra się świetne mecze. Sztuką jest wygrać, kiedy nie idzie. Uważam, że zagraliśmy średnie spotkanie. Natomiast cieszy to, że grając średnio potrafimy strzelić 6 bramek. Rozumiem drużynę przyjezdną i ich rozgoryczenie, bo tydzień temu wygrali z mistrzem Polski, także pewno z nadziejami się wybierali tutaj do Szczecina, więc można to zrozumieć. Myślę, że mieliśmy zdecydowaną większość sytuacji, wpadło tylko 6 bramek. Trzeba pamiętać, że czasami zespół przyjeżdża w okrojonym składzie i naprawdę jest to czynnik mobilizujący, także wcale łatwo się nie gra, nie jest to żaden wyznacznik. Nie ukrywam, że przed tym meczem czuliśmy respekt do przeciwnika. Zespół Siemianowicz jest naprawdę niewygodny. Mają w swoich szeregach kilku zawodników, którzy naprawdę spędzili sporo sezonów w ekstraklasie. Także tym bardziej się cieszę. Można było dzisiaj zobaczyć u nas w większym wymiarze czasu 19-latków, czyli przede wszystkim Pawła Błudzkiego, który między innymi wszedł, jak graliśmy w trudnym momencie, 5-4. Także to też świadczy o tym, że gdzieś tam wierzyliśmy w swoje siły i staraliśmy się grać swoje. Cieszę się z punktów i mam nadzieję, że zespół wychodzi z dołka. Oprócz tych 6 bramek, które strzeliliśmy, mieliśmy jeszcze 6 sytuacji 100%, których nie strzeliliśmy, także no, zupełnie nie zgadzam się z tym, co powiedział trener.